Witam serdecznie widzów telewizji MTV24. Nasze komfortowe lato krąży i jest w Muszynie. Na początku od razu smutna wiadomość dla wszystkich fanów Mietka Jureckiego. Zapowiadane spotkanie w Muszynie 19 sierpnia z naszą gwiazdą, która obecnie wydała i promuje swoją nową płytę, zanim czas odjedzie. No niestety czas odjechał. Mietek Jurecki, mam nadzieję, że jesienią zawita do Muszyna, ale o tym, czy zawita i jak w ponownej strefie czerwonej kultura i nasze muzyczne lato wygląda, o tym porozmawiamy z panią Izabelą Bajorek, dyrektorem Centrum Kultury. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Pani dyrektor, miało być tak fantastycznie, miało być granie na gitarze, miało być spotkanie z fanami i... No i nie będzie. Nie będzie niestety. Tak, tak jak i w większości przedsięwzięć muzycznych, artystycznych, większych, które były zaplanowane, no niestety już z części zrezygnowaliśmy, no i na razie czekamy. No właśnie, to w takim razie co jeszcze możemy zaanonsować, co może się odbyć, to może też również, wiem, że pani myśli o jesieni już na pewno, to może już przynajmniej... Powiedzmy, uchylmy rąbka tajemnicy, jak będzie wyglądała kulturalna jesień w Muszynie. Na ten moment czekamy na to, co będzie, co przyniesie czas. Działamy oczywiście na miarę możliwości, na miarę tych wszystkich obostrzeń i wytycznych. No i tak nasze Muzeum Regionalne Państwa Muszyńskiego przyjmuje zwiedzających, zachęcamy i zapraszamy serdecznie. Dom Dawnego Rzemiosła prowadzi warsztaty ceramiczne, oczywiście w bardzo ograniczonej liczbie, wcześniej są zapisy. Warsztaty cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Są warsztaty archeologiczne dla najmłodszych. No i oczywiście zapraszamy, zachęcamy do kawiarni Dwór Starostów, która jest usytuowana w dworze starostów, w pięknym, zabytkowym obiekcie. Zapraszamy do pijalni Antoni. Tam woda mineralna, no i zdrowie, i przede wszystkim zdrowie, ale też tam można posiedzieć, napić się dobrej kawy, zjeść ciastko. No i oczywiście... To wszystko na Państwa czeka, na tych, którzy przyjadą do Muszyny. Natomiast jeśli chodzi o plany kulturalne, oczywiście planujemy koncerty, planujemy przedsięwzięcia, które wcześniej miały się odbyć, ale ze względu, no, w jakiej sytuacji znaleźliśmy się, nie odbyły się, więc one prawdopodobnie odbędą się we wrześniu. A co dalej? No to tak jak powiedziałam wcześniej, no pewnie czas nam pokaże, co będziemy mogli zorganizować i jak ta jesień kulturalna będzie wyglądała. Wszystko będzie zależało od tego, w jakiej sytuacji będziemy. No przyznam, że Mietek Jurecki już jest komfortowo spakowany i już miał 17 przybyć do Muszyny i do Krynicy, spotkanie w Muszynie, następnie dwa koncerty w Krynicy, no niestety nie będzie, ale pozostaje nam płyta, najnowsze wydawnictwo. Pani dyrektor słuchała, to może pani dyrektor również będzie tak uprzejma zarekomendować krążek Mietka Jureckiego. Oczywiście zachęcam do słuchania, zapraszam do wysłuchania wspaniałej, optymistycznej muzyki. No i oczywiście my mamy nadzieję na to wspólne spotkanie tutaj w ogrodach Dworu Starostów w Muszynie. Mam nadzieję, że odbędzie się już niebawem. Będziemy mieć kolejny wieczór z gwiazdą. Pani dyrektor, to w takim razie, czego należy pani życzyć? Bo wiem, że jest pani silną kobietą i wytrwałą i nie dającą się wirusowi. To proszę nam powiedzieć, czego należy pani obecnie i całej ekipie, która zmaga się mimo tym przeciwnościom losu, idzie do przodu. Czego wam życzyć? No to przede wszystkim zdrowia. Nam życzyć, no ale i my wszystkim Państwu życzymy dużo zdrowia i Panom życzymy dużo zdrowia. No i optymizmu na pewno i takiego optymistycznego patrzenia w przyszłość, bo bardzo trudno nam teraz cokolwiek zaplanować i patrzeć w przyszłość, kiedy nie wiemy, co będzie z dnia na dzień się działo. Ja myślę, że tutaj będziemy ponownie już niebawem tą strefą, gdzie będzie można przyjeżdżać, ale tak naprawdę, drodzy widzowie, możecie przyjeżdżać do Małopolski, możecie do Muszyny, do Krynicy, bo tu naprawdę wszyscy dbają o zdrowie, są przepisy sanitarne przestrzegane
i nie można odkładać tego wyjazdu, bo wiecznie lata tutaj nie będzie. Zaraz będzie też piękna, ale już jesień, także przybywajcie jeszcze tego lata do Muszyny, bo warto. Tak, przybywajcie, drodzy Państwo, do Muszyny, do wspaniałych ogrodów. Można spacerować, zwiedzać, delektować się wspaniałymi wodami mineralnymi, no i wspaniałym muszyńskim powietrzem, widokami. Baseny oczywiście funkcjonują, możemy się schładzać w basenach w Muszynie. No i piękne zakątki czekają na Państwa. No to w takim razie już wiadomo, Izabela Bajorek, pani dyrektor Centrum Kultury, tutaj zapowiedziała, zaprosiła, ja też w imieniu i pani dyrektor, i władz Muszyny zapraszam, proszę się nie bać, przybywajcie, a kawę zawsze można wypić bez maseczki, więc komfortowe lato w Muszynie.